Wszystkie biało-czerwone serca w naszym kraju, no te, które są zarażone serca. Są te, mają czarne przedsionki. Biało-czerwone. Janowskim za kaskiem złotym. Od kredy do Lindgren, Pacolik Janowski na ostatnim torze. Janowski, dawaj. Finał w Warszawie może być... Dawaj, Janowski. Ciśnij, Janowski, dawaj, do małej. Pacolik jeszcze poszedł, patrz. Do małej. U duży niech się rozpędza, dobrze, właśnie. Pajek poleci, zaraz jeszcze Waculika łapnie. Janowski do małej, spróbuj do małej. Po małej, tak. Pięknie. Głupie, po małej. No i teraz tego pilnuję po małej, nie? Ale tam leci. Dawaj, Janowski, do małej! Dobrze, prędkości sobie nabrał jeszcze. No tam się... Dobrze, Janowski, kopie, dawaj. Dołaś! Ale by go łapnął. Ale by go łapnął, nie? Jak pan, pan! Lindgren to był, ja myślałem, że to Waculik cały czas. Kurczę, takie same mają kombinezony, nie? Dobrze. Janowski blisko. Na trzecim miejscu Jason Waculik Doyle i Martin Waculik bez punktu w finale po widowisku historycznym. Widzieliśmy ten przede wszystkim ostatni atak Maćka Janowskiego na ostatnim łuku, gdzie miał dużo przestrzeni po zewnętrznej części toru i on rozpędzał swój motocykl bardzo dobrze w stosunku do Lindgrena, który jechał po wewnętrznej części toru i pomyślałem sobie, kto ustalał linię mety w tym miejscu, w którym jest. Przecież ta linia powinna być 10 metrów dalej i wtedy Maciek Janowski mógłby przejechać tę linię mety być może już na prowadzeniu, bo ten motocykl naprawdę już rozpędzał się dużo lepiej niż motocykl w sytuacji koszmarnej po starcie. Wmieszał się w tę rywalizację, pojechał naprawdę wszystko Maciej Janowski i niewiele brakowało. To jest właśnie ten moment, kiedy z czwartego miejsca tak naprawdę zaczął być głównym rozgrywającym tego wyścigu. Natomiast Fredrik Lindgren to jest w tym sezonie klasa nieporównywalna. No i wielki gracz pojawia się.